Uwaga, widzowie, robimy wyścig. Kto będzie szybszy? Ty grając czapkę w górę pod tym filmem, czy do mnie podbiegający Alek? Za 3, 2, 1, już wyścig się rozpoczął. Dawaj, biegnij, 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 biegnij. Okej, okay, koniec wyścigu. Byłeś szybszy? Dałeś radę? No, dałeś no, byłem najszybszy na świecie. Okej, okay, a to jest film, gdzie musimy zgadnąć straszne postacie. Wiele, jak nie zgadniemy, no to nie przejdziemy. Utkniemy tutaj na zawsze. Pierwsze postacie, jakiś kot. Coś świecącego, bardzo długiego. No, tam ja chyba skądś widzę. Ich kojarzyłem. Zanim to odgadniemy, to zostawcie subskrypcję z dzwonkiem, wbijamy milion subików, ja szybko gadam, a ty nie nadążasz klikać. No klikaj, sobie później sprawdzę, kto subskrybuje, a kto nie, ze dzwoneczkiem. Za dużo kawy wypiłeś dzisiaj, za dużo kawy, za dużo, proszę, ewidentnie. No kliknijcie, jednego subika. I łapeczkę. Dobra. I łapeczkę, dobra. I teraz zgadujemy. Uwaga, po lewej stronie to będzie kot, czyli kot, jak jest po angielsku kot, cat, cat. Tak, to będzie. To będzie kot i długa lampa. O, kot i długa lampa, wpisałem. Dobra, uwaga. I nie. No nie wyszło ci, ale mam challenge dla ciebie. Zróbmy ten jak najszybciej dzisiaj, jak najszybciej postarajmy się. Jak najszybciej da radę. Nie, no to inaczej się nazywa. To musi być light. Light to jest światło i głowa. To jest Lighthead. Tak, dokładnie. Z kartą katem. On chodził w Minecrafcie. Ja kiedyś go spotkałem, tego kota. On ma bardzo białe oczy oświetlone. Ale go kiedyś też widział. Ja tego kota ząbkami. Widziałem w barierze. No, a kota karmisz rybkami czy czymś innym? Bo ja rybkami kocią bym dał. Karmą karmię. Dajmy wiesz? Mu tak, karton kat, kocia karma, wpisujemy, widzę, spójrzcie, wpisuję karton kat i light head. Uwaga, przychodzimy, dalej zgadliśmy i tak zgadliśmy! Dobrze! Wow, udało się, wow, ale super. A tutaj te uszy! To jest jakaś świnka. Zanim ją napiszemy, to jeszcze chciałbym was zaprosić na mój sklep z MyStyle. Także zapraszam do sklepu. Ja już kupiłem kubek. A teraz tak? Jo? Kubek? No, kupiłem kubeczek. I no właśnie może, piję, nie patrz. Czekaj. Może przyjedzie do ciebie. Ej, słyszysz to? Jest kubka z MyStyle? No, pa. Mam taki specjalny, słyszysz? Odbijam. O, słyszę. No. Weź jeszcze raz, siorbni. Czekaj. On pije z kubka Smajslowa. Taki kubek to lepiej smakuje z niego. No, lepiej. A wy pijecie XD? Dobra, okej. Okay. Weźmy się skupmy. Co to za świnka, która trzyma patyla tutaj? Nie wiem, takiego to wygląda jak mój tort urodzinowy. Płatyka. Co to może być? Ej, zaraz. Ja tu piszę ma świnka Peppa, dobra? Czekaj, świnka Peppa. Ej, to ma wejście, tu jest jakaś budowla. To ja wejdę tam w niego, dobra? Wchodzisz. No, czekaj, byłeś. Prawie. Wchodź. Dawaj. No, nie pocisnę się, no. Czekaj, co? Ała, nie bij tak, bo to boli. Dobra, okej, no to dajmy sobie, wpiszmy, czekaj, to jest świnka Piggy, nie? Nie, jak to jest, Piggy? Czekaj, jak ona się nazywa? Piggy no, napisałem. Piggy to była, Piggy, no. Piggy, czekaj, Piggy napiszmy, uwaga, przejdźmy i zgadliśmy, tak jest, la. Jaki mutant. Ja wiem, ale dlaczego to jest Majsło strzałka na jakiegoś ludzika? A to ja to jest? Kiedyś tak wyglądałem, widzowie, kiedyś miałem takie ubranko, ale zaraz. Czemu ten mutant ma nazwę Smajslow? Czemu on się nazywa Smajslow? No właśnie nie wiem, a może to tylko tak przez przypadek? Czy ja się w niego kiedyś nie zamieniłem? Coś tak bynajmniej pamiętam, wiesz? Byłeś Creeperem zmutowany? Chyba tak. Ej, on ma nazwę. To musi być Creeper? Mutant Creeper. Dobra, wpisujemy. Mutant Creeper. Tak powinien być. Mutant Creeper, tak. A ja kiedyś się chyba w niego zamieniłem. O, jeśli dobrze pamiętam, nie? No, uwaga, zgadliśmy? Tak, jest, zgadliśmy. Ej, dobrze, jestem. To jeszcze ja smajstwo, ale ja nie? Za ciebie zapisałem już. Napisałem dobra, za ciebie. Ej, tu jest... Wow, jak długi. On nie lubi wody. On się topi. To go biło, bo ma serduszka u góry. Ej, ja pamiętam, oddychanie. Kiedyś szukałem samego punktu na tą postać. To on ma głowy dwie jako megafony. Jest bardzo długi i nie lubi wody. Widzowie, zgadujcie razem z nami w komentarzach, usta? Nie? Co? Smile, umiesz usta robić? Nie umiem, nie no będę to robił. To jak go uratujemy? Czekaj, ja będę dmuchał mu, czekaj. Nie, nie dmuchaj, nie ratuj go. Siu. On dmucha. Co ty czekaj, chcesz uratować tego potwora? No tak, czekaj, za rękę on go złapię. On się boi wody. Ty, bo zaraz wyjdzie z tego, uważaj, Alek. No chciałem mu życie ratować, a coś jak nie się zapija bo z nim. On jeszcze jakby tutaj wyszedł. Jo, ale to, bo to jest Sirenhead, tego znam. Sirenhead, okej, przychodzimy. Na razie jest łatwo. Idziemy dalej, zobaczmy co będzie dalej. Uuu, to jest rodzina takiego długiego. Okej, okay, jestem. Horsa. Ja go widziałem, to jest moja łapka, tu ja spotkałem rodzinę. I co, to jest długi koń? To jest długi koń? Nie, to nie jest koń, co ty robisz? No, a jak to nie? Koń?
Ale nie, to było jest taki potwór chyba. Biały, to jest biały ludek. Bluli, bluli. No ale to jest koń. Widzowie, znacie? To jest rodzina Long Horse. A to jest głowa... Rodzina Long Horse. No, ale horse to jest po angielsku koń. Ej, ale wiesz, że horse to jest koń po angielsku? Nie, to nie jest koń. Pyk, pisałem, okej, mamy. Rodzina Long Horse jest. Czekaj, teraz long ty wpisz. A wpisz rodzina koni. Family. Ej, weź wpisz rodzina Long Horse. Ej, weź koni. Wpisz rodzina koni, spróbuj przejść. Dobra. Patrz, ja przyszedłem. A zacznijmy, czy dasz radę? Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, no. I co? Nie dasz rady! Ej, bo mi się zresetowało rodzina mi się. Koni. Musimy, czekaj, o teraz? O. O, dobrze przeszedł, no, wpisałeś dobrze. Wow! A co to za pani? Ulala, jaka ładna! Zaraz. Ona mi się podoba. Ona chyba jest jak w prawdziwym życiu. Jak ta dziewczyna, ja ją znam. To jest Alexa w Minecraft. A tutaj prawdziwa Alexa i w rzeczywistości. Ale ma wow wpadle. No jaki miecz długi. Jakie włosy, ej, to wszystko się zgadza, kolor włosów, oczy ma zielone tak samo i bluzkę ma tak samo i ten, ej, czekaj, pasek się nie zgadza, bo ten pasek ma taki czarny, a tu jest taki zielony. Ej, to taki ja chyba Steven zostanę. Mocniej, ta Steven, ej, no spójrz, to jest ten pasek. To co wpisujemy, Alex? No Alex, Alexa się wpisuje, nie Alex, tylko Alexa. No, no ona Alexa jest ładna, naprawdę, w takim prawdziwym życiu spotkać, tak, Alexa. Nie tak, nie Alexa, tylko Alexa. Alexa. No, uwaga, przyszedłem, dałem radę. Tak, o, dobrze napisałem. O, mamy smoko. Smile, dobrze napisałem. Joki wielki, no wpisuj, dobrze, dawaj, dawaj, wchodź. Dobra, wchodzę. Chodzisz, bam, bam, a da radę to zamknąć? Nie, nie da radę tego. Da bo się, trzeba rozwalić. Co to za smok? On jest na końcu gry, do przejścia. No i lata. Ale on super wygląda w prawdziwym mamy życiu. Mamy go w prawdziwym życiu. Ktoś musiał go zobaczyć i zrobić mu zdjęcie najwidoczniej. Ale wielki ptak. Jak myślisz, gdzie on lata? On w Polsce lata, czy nie? Nie wiem, gdzie on lata. Ciekawe, ten ja bym go chciał zobaczyć. Nie wiem, gdzie takie ptaki. To jest ptak? Jo? Nie, to jest smok. To znaczy ptak. Nie, to jest ptak. To jest ten, bocian. Ty, bocian? Ja mówię to bocian. Uwaga, wpisałem bocian. Dobra, idę, uwaga, przychodzę i nie da rady. Nie da rady. Nie, to, smile, to bocian to nie jest. Jak już, dobra, to bym powiedział pterodaktyl, wiesz? Samolot, czekaj, samolot. Nie, samolot. Helikopter, helikopter. To jest helikopter. Dobra, nie, no wpisz. To jest dragon. Czekaj, jak to się mówi o smok dragon? Szczerbatek z filmu Endu, smok Endu. Uwaga, wpisałem, szczerbatek. Nie, szczerbatek to nie jest. Smok Endu. Tak, wpisałem. Dobra, jestem. To ubranie musi mieć XXXLLXL. Największy rozmiar. A jeszcze taki malutki krawacik, ty. Spodnie to słodko wygląda. Po tego, podciągnięte aż do brzucha. Czyli jako masz spodnie podciągnięte. Czemu tak pociągnął? Do szyi, bo od razu lepiej. A wiesz, ja też czasami tak nofę, w sensie tak... Tak? Też tak podciągasz jak spodnie jak aż do... Jak mam za długie spodnie, to je zakładam. Tak. A, pociąg... Aha, że do góry dajesz jak najwięcej. No widzicie, on zadał do góry. Ale on coś wskazuje tutaj, popatrz. On ta, wskazuje, on pokazuje palcem. Ktoś subika musiał być po prawej stronie. Ismail, widzisz, no popatrz na palca, widzisz, tu subik się pojawia na palcu jego. On gdzie, subskrypcja tutaj? No, ta na jego palcu, co nie? Tu się pojawia, widzowie, kliknijcie subskrypcję. Ej, on tu pokazuje subskrypcję, wow. O, chodziło mu o suba, dokładnie, rozumiem, no. Dobra. Okej, okay, a myślałem... Ale kto to góry jest? No, to jest, nie wiem, zombiak? Ale zęby jakie ma proste, białe, nie? To, no, to jest zombie, czy co to nie, jest? Nie, on jest taki szary strasznie, zombie zielony, to może to jest. Czekaj, co to może być, widzowie? Kto to może być? Nie, szkielet nie, zombie nie. Szybko myślmy. Czekaj, ej, mamy on problem ma już. Ma głowę jak taki ten potwór, którego się kiedyś tam... Ej, tak, nie znam, ej, to za może jakieś bajki jest, się czy coś. Szybko myślmy, co to może być za postać? Jeju, mamy problem, widzowie. Ja tej postaci nie wiem, nie możemy przejść. Wiem, kto to, wiem, kto to. Słuchaj, to co jest? Co to jest? Frankenstein. Wow, skąd wiedziałeś? Bo oglądałem kiedyś taką bajkę. A, Frank... Jak się to pisze, bo nie wiem. Napisz tak, jak słyszysz, to też to działa. Franken... No weź Franken... Frankenstein. Bo to jest spolszczone wtedy. A, Frankenstein, napisał Frankenstein, Stein. No uwaga, przechodzimy. Tak, daliśmy radę, juhu! No, bo my jesteśmy najlepsi. Co to za długi? Jak on ma prostokątną głowę. A widzisz, ej, tak pokazuje kły? Coś tutaj. Pokazuje! No? Lajka pokazuje na dłoni, na łapeczce. Łapeczka w górę pokazuje. Widzowie, łapeczka w górę. Klikaj ta tutaj, on pokazuje lajka. Widzicie? Ja widzę, a wy? Ja tutaj też, lajkacza ja tam kliknąłem go nawet. Kliknąłeś łapeczkę? No. Ja też kliknąłem, dobra. A weź go za rękę. Ej, podaj dobra, mu rękę, czekaj. Jemu ręce. Tylko nie, ej, czekaj, bo może się zamienić w wampira.
Bo to, ej, właśnie, o może on coś kojarzy się, ale to nie jest wampir. To on ma zęby tak jak wampir, tam takie kły, widzisz? Ej, bo ja ale... zawsze chciałem być jak wampir. Czekaj, dotknę. Nie, lepiej tego nie dotykaj, dotknę. Nie, nie, ale co fajnie. Co jest to? Co? Alek, co jest z tobą? Nic mnie nie jest, o co chodzi? Jaki jest? Przemieniłeś się w coś. Nietoperzem zostałeś. Co ty gadasz? O nie, no o nietoperzem nie. Jesteś. Co jest? Mówiłem go, nie dotykaj. Mówiłem, nie dotykaj go. Ej, o patrz. Nie, przemienił go mnie. Co, latasz? Ja latać mogę. Ej, co się dzieje? Latasz jak nietoperz, widzę cię, patrzcie. Alek został nietoperzem, latał góry. Ej, a pa tutaj, mogę na suficie stanąć. Ej, widzę ciebie, no. Nie wiem, trzymaj się. Ale co się dzieje? Ale tutaj. Ej, weź się tutaj ustaw. Tutaj. Blisko mnie, jak chcesz zobaczyć z bliska. Tutaj no tutaj, gdzie stoję, No stoję tutaj. A, widzę cię. Patrzcie! Nietoperz Alek! Odwróć się w drugą stronę do mnie. Masz głowę. Odwróć się. Widzę twoją głowę, a weź troszeczkę do góry podleć. Do góry, lekko. Do góry. Okej, stój. Widzę twoją twarz! Jesteś nietoperzem! O nie, co teraz? Patrz, zdyni ci dam, czekaj, boom. O, dobra, teraz zostajesz nietoperzem. Ja już wiem, kto to jest! Dracula, dlatego on ciebie zmienił wampira, nietoperza. To jest Dracula. Dracula, no okej, Dracula wpisujemy. Dracula, ale nie jesteś nietoperzem. Zgadliśmy! A ty został nietoperzem. Będę biegał po głowie, ty. Nie, ja latam w sobie. Ej, a co to za chłop, ty? Trzyma książkę, różdżkę jakąś. Ej, co ma za patyk? Co to za czarownik? Ej, a zaraz, czemu ja tu jestem z czarownikiem? Ej, a może mnie odczaruje? Nie wiem, czy ci odczaruje, nie wiem. Odczaruj mnie. Nie dotykaj, bo się zamienisz jeszcze coś innego. Nie, Alek, nie dotykaj. Nie, dobra, nie próbuję. Jeszcze będziesz księżnikiem jakimś, czy nie wiadomo co. Księżnikiem? Ej, a co to jest? Ubranie jakieś? Diamenty, złote jabłko, różdżki. Ej, zaraz, ja chyba kiedyś miałem z nim wspólny ekwipunek. Wow. A to nie jest ten? I co ma na czole? Na czole on ma coś bardzo wielkiego, bliznę jakąś. Ej, zaraz, czy to nie jest Harry Potter? Harry Potter, faktycznie, to jest ten księżniczka. Tak, to jest ten uczeń, czy coś tam, z Hogwartu. Tak. Harry Potter. Harry Potter to jest. Harry Potter. Okej, zgadliśmy? Tak, zgadliśmy, juhu. Mam. Wow, co to jest? O nie, tego ja nie znam. Nie wiem, kto to jest. Czemu ma takie ręce długie? Nie wiem, ale ma pyszczek jak wilk jakiś. Nie wiem, ej, to o pełni księżyca. Jakby coś się tutaj stało. Jest drzewo z lewej strony, chmury w oddali, wielkie ma nogi, wielka postura i księżyc tam za nim, nie? Ale taki bardzo jasny. Ej, słyszałeś to? Co? Coś słyszałem? Nie wiem, ale słyszałem jakiś dźwięk. Co? Nie, weź się, uciekam. Ej, co? Słyszę, jakby ktoś wył. Ej, czy to ty robisz? Ej, słyszysz, no to ty, nie udawaj wilka! Nie dość, że jesteś nietoperzem, to jeszcze wilka udajesz? Ogarnij się! No dobra, jak chcesz, chciałem cię nabrać. O, wilka udaje, ty! Dobra, ej, wpiszmy sobie, że to wilk jest. Wilk, ale jaki wilk? Nie, to nie jest zwykły wilk, to jest jakiś, musi być magiczny wilk. To jakiś taki... Magiczny wilk? Nie wiem, wilk. Wilk duży, wilk... No, wpisaliśmy wilk, uwaga, zdaliśmy, to no jest dawaj, wilk. No dawaj, próbuj. Tak, zgadliśmy, to jest wilk. Tak, mamy to. O, znam. Mamy teraz do zgadnięcia aż 4 postacie. Co jest? No to mamy problem. Bo ale ja. One straszne są. Ja nie wiem. Ja mogę nie znać tej postaci. Nie wiem, co to za królik tutaj. Tego znam, tą znam. To jest tak, to jest Hagiwagi. To może być jakiś kot, ale ma dużo zębów. Jakie długie, mi się bardzo. Wydaje, z 200 to zębów. Też jest Cartoon Cat, jak w pierwszym ten. Okej, to jest Cartoon Cat, widzowie, dobra, zgadliśmy. To jest Hagiwagi. U góry ktoś trzyma Hagiwagi za twarz i się wita, macha. To zaraz, czy to nie jest, czekaj, czarno-biała postać, czy to nie jest Bendy? Bendy to może być. Teraz wpiszmy, czekaj, pierwsze Hagiwagi, wpisujemy. Teraz Cartoon Cat, okej, też pisałem. I Bendy, teraz trzy postacie zgadliśmy. Hagiwagi, Cartoon Cat i Bendy. Ale a jak się pisze Bendy, to B-N-D-Y? Tak, Bendy, ale co to jest za postać? Mi się wydaje, że to jest ja ten nie znam. Animatronik z FNAF-a, Bunny, czegoś to? Tak. Jaki animatronik? No nie wiem, ja nie znam. Też się nie znam na tym. Co to jest za królik? Ja nie wiem. Dobra, wpiszmy, że to królik jest. Królik, ja wpiszę, że to królik. Ja napiszę animatronik. Królik, okej, ja pisałem królik. A ty animatronik? Dobra, to wejdź, zobaczymy, kto będzie pierwszy. Uwaga. I nie, nie rady. O, mam źle, o nie, mam źle. A ty? Przyszedłeś? No. Tak, przeszedł. Dobra, ja wpisuję animatronik. Dobra, uwaga, a ja nie znam tej postaci, uwaga. No, tak, zgadliśmy, dobrze. Udało ci się? Ale cztery postacie. A tutaj mamy dwie postacie.
Dobra, to z tymi megafonami to jest na pewno Silent Head, tak, nie? Taki tak, wielki, tak. Długi. On już był chyba nawet, to wie, ale Head. Tego domu ja nie znam. Ja ile to nie. Ma nogów? Ej, nogi, patrz, raz, dwa, trzy, może. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 odnóży, 10 nóg. Ja, no nie, ile nóg? Ej, ale oni chodzą gdzieś pomiędzy atrakami, pomiędzy chmurami, gdzieś na zewnątrz. To jest dziesięciornica. Dziesięciornica, tak, wpisujemy, że to jest Silent Head, dobra, tutaj był na pewno, ale co to jest świecące? Widzowie, jakbyście mieli zgadnąć, napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy, czy wy zgadniecie. To jest House with Legs. House z nogami. Ej, to jest House Head. House Head, tak? Pisałem. Takie to jest House istnieje? Head. House Head, no, na pewno. Uwaga, przejdę. I tak wszedłem. Jest! Zgadliśmy, udało się. Ej, złoto, emeraldy, diamenty. Tak, udało mamy się to, widzowie. Znowu się bogaci. Mamy to, wygraliśmy. Ta, la, la, la. Ej, to ja idę kupić Lamborghini sobie. Napiszcie w komentarzu, czy wygraliście, a przypnę wam serduszko. Ile postaci odgadnęliście? Piszcie teraz, a ty... Ale ja nie wygrałem, bo ja dalej sobie to powiem. A pytanie, co dalej z Alkiem? No właśnie. Zostałeś nietoperzem. Ale nie co chcę. Teraz? Nie wiem. Mamy problem. Muszę zostawić łapkę w górę i subika, to mi odmienią. Ej, może weźmy się, cofnijmy. Czekaj, chodź, cofnijmy się do Harry Pottera, zobaczmy, czy on cię odmieni, dobra? Dobra, cofnijmy dobra. Się od niego, daj, biegnijmy, biegnijmy. Szukamy Harry Pottera, może on go odmieni, może tą różdżką po prostu, nie? No, do tego no, wilkołaka biegnij, nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj też, o, jest Harry Potter. O, weź, ja wejdź podlecić do tam? Różdżki czy coś, no. Czekaj. Wleć tam może. Albo do ręki wejdź mu tutaj, do ręki. No, zobaczmy, czy Alka to odmieni. Uwaga, uwaga, czekaj, uwaga. Złapię go za rękę. O Jezu, Harry Potter cię ratował. Tak? No i też do Alka zapraszam, Alek Diamond się nazywa na YouTubie. Tak samo 4-letnie filmiki, mój Facebook, Instagram. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Klikajcie. Na razie. Siema.